Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w czwartym już odcinku programu Marketing dla Każdego na kanale Sprawnego Marketingu, dostępnym na Facebooku oraz na YouTubie. Ja nazywam się Bolesław Szałkowski. Mam nadzieję, że już mnie kojarzycie. Jest to w końcu czwarty odcinek, więc powinniście, a jak nie, to jeszcze raz serdecznie Was witam. Miło mi, że z nami jesteście. W poprzednim odcinku, trzecim, jak wiecie, zawsze staram się nawiązywać do tego, co było w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy na temat mediów społecznościowych i na temat budowania wizerunku, tak naprawdę komunikacji marki w mediach społecznościowych. Moim gościem był Mateusz Puszczyński z agencji Hello Social. Fajnie się rozmawiało. Mam nadzieję, że te tematy, które poruszyliśmy, dla wszystkich były interesujące. Nie sposób streścić tak naprawdę te rady dobre, które się pojawiły w międzyczasie i tak naprawdę wskazówki, które gdzieś też padały związane z tym, co robić, czego nie robić, czym są media społecznościowe, czym nie są, czym są zasięgi, czym jest zaangażowanie. Mam nadzieję, że pamiętacie przykłady, które podawaliśmy, bo one były naprawdę fajne i wartościowe i też dużo mówiły a propos tego, że to, co widzimy na co dzień, niekoniecznie jest tym, co rzeczywiście powinniśmy starać się duplikować i robić też na swoich kanałach. Dla mnie to była też pewnego rodzaju znowu inspiracja, żeby pójść dalej i pociągnąć temat, który poruszaliśmy w poprzednim odcinku. Skoro mówiliśmy o mediach społecznościowych, nie mogło się nie pojawić słowo content marketing. Nawet nie tyle content marketing, co sam content. Tak? O tym mówiliśmy dość dużo, bo jak wiadomo, to jest bardzo, bardzo powiązane z mediami społecznościowymi. I myśląc o kontencie, rozmawialiśmy o tym z Mateuszem, zwróciliśmy uwagę, że to nie jest tylko pisanie, tak? To nie są tylko treści. Content jest pojęciem o wiele szerszym. Tak naprawdę wszystko, co widzimy, i to nie tylko w mediach społecznościowych, bo na stronie internetowej również, nazywamy contentem. I jakie są rodzaje contentu? Jak wiecie, bardzo dużo. Ja mam jeden slajd, który chciałbym Wam pokazać, na którym widać, czym ten content może być. To oczywiście nie jest wszystko, bo zaraz ktoś znajdzie się, kto mógłby wymienić jeszcze dodatkowe rzeczy, których na tym slajdzie akurat nie ma. Zobaczcie, że możemy mówić o przewodnikach, o checklistach, o webinarach, o memach, o infografikach, o case studies, animacjach, zdjęciach, postach, gifach i wielu, wielu jeszcze innych rzeczach, które po prostu są wizualne, widzimy je i możemy je przetworzyć naszym wzrokiem. Jaki jest ich cel? Cel jest oczywiście taki, żeby budować więź, żeby budować i gdzieś tam rodzić zainteresowanie drugiej strony. Powiedziałem już przed chwilą, dałem taką lekką podpowiedź, że jest to wizualne, tak? To co widzimy. I to sprowadza do drugiej rzeczy, o której chciałbym powiedzieć, czyli do visual contentu, tematu dzisiejszego odcinka, tego co jest najczęściej spotykane w internecie, czyli visual content. A co to jest? To mogą być zdjęcia, to może być wideo, to mogą być infografiki, memy, prezentacje, czyli wszystko co wizualne. 74% tego co dzisiaj najczęściej marketerzy używają w internecie to właśnie content wizualny. I w dzisiejszym odcinku nie poruszymy wszystkich aspektów wizualnego kontentu, skupimy się na jednym, który wydaje mi się najdłużej w tym internecie i nie tylko funkcjonuje i jest też jednym z najważniejszych, a mianowicie na zdjęciu i na roli zdjęcia marketingu. Moim dzisiejszym gościem w czwartym odcinku jest Natalia Kuligowska z 052B. Cześć Natalia. Witam, cześć, witam wszystkich. Miło mi, że z nami jesteś. Jest mi podwójnie miło, że z nami jesteś, bo jesteś pierwszą kobietą w tym programie. To wiesz, historyczne wydarzenie będzie. Pierwsza kobieta w czwartym odcinku. Także bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Również i że dziękuję. Postanowiłaś porozmawiać ze mną na temat tego, jak istotne są zdjęcia, ale znacznie szerzej, bo będziemy mówić nie tylko o istocie zdjęć, ale będziemy też mówić tak naprawdę o tym, jak zdjęcia funkcjonują i jak my powinniśmy do nich podchodzić. Więc takie pierwsze pytanie, może albo zanim zaczniemy od pierwszego pytania, bo ty jesteś fotografem. Z zamiłowania? Z zawodu? Z miłości? Zaczęło się z zamiłowania, przerodziło się jakby to był mój zawód tak naprawdę. Zajmuję się fotografią zawodowo tak naprawdę. Trochę z przypadku, ale faktycznie przerodził się to w mój zawód. Ile lat już? No już będzie około 9 lat. 9-10 lat już zajmuję się fotografią. 9 lat, czyli ten okres królowania mediów społecznościowych, do których nawiązywałem, bo o których mówiliśmy w ostatnim odcinku, masz dość dobrze przerobiony, jeżeli chodzi o kwestie zdjęć, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Tym bardziej cieszę się, że tutaj dzisiaj z nami jesteś. Okej, to powiedz mi, dlaczego zdjęcia są istotne w marketingu? Moim zdaniem zdjęcia są bardzo istotne, bo jakby zdjęcie przekazuje dużą jakby treść i informację tak naprawdę. Zdjęcia to jest to, co jakby w pierwszym momencie człowiek zarejestruje, zauważy i jakby to jest bardzo istotne, jakby sam noszenie jakby informacji przez zdjęcia jest istotne. Tym bardziej w marketingu, tym bardziej jak my teraz mamy jakby do czynienia z social mediami, czy to jest Facebook, Instagram, tak naprawdę treść już jakby troszkę mniej jest istotna, a jakby cały czas ta kwestia wizualna, czyli zdjęcie jakby ma największy jakby wydźwięk. I to jest jakby to jest najistotniejsze tutaj w tej kwestii.
No i jakby marketing opiera się teraz głównie na takiej treści, efemeryczność treści jest teraz jakby głównie gdzieś tam dostrzegana, że te obrazki uciekają bardzo szybko i trzeba mieć naprawdę dobre zdjęcie, żeby być gdzieś tam zauważone, czy to w social mediach, czy jakby gdzieś na rynku, więc to jest bardzo istotne. Mhm. To mamy z jednej strony social media, ale zdjęcia w marketingu widzimy też i w innych miejscach, tak? Bo tak. Częściowo podpowiedziałaś, ja też podpowiadałem, mamy strony internetowe, mamy dzisiaj, jak tutaj jechałem, też chwilę wcześniej rozmawialiśmy, mam billboardy, na których królują zdjęcia tak naprawdę, w większości przypadków. Czyli to zdjęcie jest nieodłącznym elementem komunikacji marketingowej. Tak jest. Od lat. I to się chyba szybko nie zmieni. No nie zmieni się. Z czego się cieszysz na pewno? Ale ja bardzo się cieszę, bo im więcej będę miała pracy, tym oczywiście jak najbardziej. Ja zawsze się zastanawiam nad tym, czym jest dobre zdjęcie, bo wydaje mi się, że to jest, wydaje się pozornie łatwe, że dobre zdjęcie, no takie, które mi się podoba, tak? Ale ja wiem, a ty wiesz jeszcze lepiej pewnie, że za dobrym zdjęciem, za pojęciem dobrego zdjęcia kryje się wiele elementów, połączonych bądź niepołączonych i nawet koniecznie ze sobą. Co to jest? Czym jest to dobre zdjęcie? Jak ty to definiujesz? Tak naprawdę wychodząc od takich bardzo podstawowych tematów, czyli powiedzmy od jakości samego zdjęcia, od odpowiedniego naświetlenia, zdjęcia przygotowania, a później postprodukcja, to dobre zdjęcie też charakteryzuje się tym, że niesie sobą jakieś emocje tak naprawdę. Jest w stanie jakby przykuć uwagę jakby odbiorcy czy potencjalnego też klienta i spowodować, że nakłoni go to powiedzmy, nie wiem, czy do zakupu, czy wywoła w nim jakieś na przykład emocje. Mamy teraz do czynienia z szeregiem różnych kampanii, są kampanie reklamowe, kampanie społecznościowe, które właśnie rządzą się tym, że jest jedno dobre zdjęcie, jest to jakby składowa, czy to jest, nie wiem, odpowiedni kąt, odpowiednie tło, odpowiednie kolory, jakby to wszystko składa się na to, że to zdjęcie jest zauważalne. To jest jakby tutaj najważniejszy aspekt. To są te kryteria oceny takie od strony technicznej, można powiedzieć, tak. Czyli tej, której ty się specjalizujesz. Mhm. A tak od drugiej strony postarajmy się na to spojrzeć. W sensie, no, jak ocenić, czy zdjęcie jest dobre, niedobre, patrząc tak nawet okiem kogoś, kto wiesz, no, musi wybrać zdjęcie do swojej jakiejś kreacji, to czym może się kierować? No bo on nie ma pojęcia o tych kwestiach technicznych. Po czym to pozna? Znaczy to musi, powiedzmy, że na przykład jeżeli mówimy o fotografii produktowej, że produkt jest tak na tyle realistycznie pokazany, przedstawiony, że nie na przykład osoba, która sprzedaje taki produkt, nie wprowadzi jakby klienta w błąd i jakby, no, jakby nie będzie później sytuacji, że klient będzie wracał z pretensją, bo jest coś nie tak na przykład z tym produktem, że jest źle przedstawione. Mhm. I jakby to jest w sumie jakby taki jakby podstawowy element, czyli jakby realność tego, co chcemy przedstawić. Jeśli chodzi tam powiedzmy też o kwestie jakby takiej też spójności tak naprawdę przedstawiania tych nie wiem, czy produktów, czy jakichś dodatkowych elementów, to też jest bardzo istotne. Mhm. Tutaj w doborze jakby i to też świadczy o tak naprawdę o dobrym zdjęciu. Okej. Okay. Też ważnym elementem, moim zdaniem, powiązanym pewnie z tym dobrym zdjęciem, to twojej strony technicznej, jest jakość, tak? Mhm. Jakość tego zdjęcia. I bardzo często widzimy, że ja przynajmniej, jak znasz się na tym trochę lepiej lub gorzej, to widzisz, że z tą jakością często ludzie mają problem. To znaczy z określeniem, co jest wysokiej jakości, a co nie. Mhm. I jak myślisz, warto iść na kompromisy w temacie jakości, czy nie do końca? Znaczy ja uważam, że absolutnie nie. Bo... Staraj się być obiektywna. Znaczy nie, uważam, że absolutnie nie, bo tak naprawdę jakby zdjęcie jest też jakby taką też inwestycją i jeżeli jest wysokiej jakości, to tak naprawdę czy w krótkim, czy w długim czasie tak naprawdę ta inwestycja się nam zwróci. Mhm. Bo to, jak jesteśmy postrzegani na rynku jako powiedzmy firma, to ma naprawdę bardzo duże znaczenie. Jeżeli mamy słabej jakości zdjęcia zrobione przez powiedzmy, nie wiem, przeciętnego lub słabego fotografa, no to nie będzie miało przełożenia później powiedzmy na odbiorców, na klientów i tak dalej. Także absolutnie trzeba bardzo inwestować w jakość zdjęć. Mówisz o inwestowaniu w jakość zdjęć. Mhm. Czy za ceną idzie jakość rzeczywiście też, jeżeli tutaj mówimy konkretnie o fotografach, o zdjęciach? To jest podzielone. Jeżeli na przykład zgłosimy się do dużej powiedzmy jakiejś agencji kreatywnej, która powiedzmy od początku do końca jest odpowiedzialna za jakby stworzenie całego wizerunku jakby powiedzmy tego zdjęcia lub serii zdjęć, potrzebą do kampanii, to faktycznie te koszty będą większe i bo jest jakby większa ilość ludzi zaangażowana w taki projekt. Mhm. No ale wtedy mamy jakby każdy etap jest podzielony, każda osoba jest odpowiedzialna za jakiś tam etap i jakby to współgra jakby i daje jakby finalny produkt naprawdę na wysokiej jakości. To będzie jakby powiedzmy kosztowne, ale są też osoby, nie wiem, czy fotograf, który jest w stanie zrobić naprawdę dobre zdjęcie,
Może niekoniecznie obracając się na takim budżecie, jakie na przykład duże jakieś agencje kreatywne, które jakby zajmują się takimi kampaniami, ale to też trzeba jakby tutaj dobrać sobie odpowiednio taką osobę, która będzie w stanie powiedzmy przy niższym budżecie sprawić, że te zdjęcia czy cała seria zdjęć będzie na dobrym poziomie. To pewnie jest też tak, pewnie zakładam, to ty mi powiesz, że im mamy wyższe cele do zrealizowania, to znaczy no, szersze pomysły, więcej zdjęć do zrobienia i tak naprawdę tych zdjęć bardziej wymagających, nazwijmy to, to jednak powinniśmy przewidzieć na to większy budżet, tak? Raczej tak, bo zdarzają się sytuacje, że w trakcie realizacji, nie wiem, czegoś powiedzmy zabraknie, czegoś nie przewidzieliśmy, trzeba coś na przykład dokupić albo zaangażować już dodatkowo osobę do pomocy, więc to też jakby trzeba mieć na uwadze, że ten budżet, mieć jednak troszkę mały taki margines chociażby, żeby móc później jakkolwiek manewrować tutaj na tej przestrzeni. Powiedziałaś, żeby coś dokupić. Czasami zdarza się często? Czasami zdarza się często. To są jakieś tam powiedzmy trywialne jakieś tam rzeczy. Czasami są jakieś większe gabarytowe przedmioty niż chociażby meble przy jakiejś kampanii, czy jakieś, nie wiem, akcesoria, buty droższe, tańsze i to też jakby tutaj też trzeba na to mieć jakiś wzgląd. A to jest możliwość, bo podałaś meble akurat, taka, podejrzewam, że jest możliwość wynajęcia też takich sprzętów, tak? Nie musimy tak, koniecznie tak, jak najbardziej. Ale to też są koszty oczywiście. Tak, to też są koszty, bo jakby za darmo nikt nic nam jakby nie da, albo na zasadzie powiedzmy jakieś tam wymiany, nie wiem, chociażby gdzieś otagowania, olinkowania, czy wspomnienia gdzieś jakby przy realizacji na zasadzie barterowej wymiany, to jak najbardziej, ale często są sytuacje, że jakby no nie mamy tej możliwości, albo nie mamy skąd tak naprawdę i to też trzeba wtedy... Jeżeli zależy nam jakimś konkretnym elemencie, no to jakby musimy go zakupić, a niekoniecznie mamy możliwość wypożyczenia skądś, tak? Czy z jakiegoś salonu, czy gdziekolwiek z innego miejsca, więc to też trzeba mieć na uwadze. Mhm. Powiedziałeś, że domyślałem się, że taka będzie twoja odpowiedź, ale ja się w zupełności z tobą zgadzam, że nie warto iść na kompromisy w temacie jakości, tak? Bo to zdjęcie, obojętnie czy w mediach społecznościowych, czy na naszej stronie internetowej, w ogóle tym bardziej na naszej stronie internetowej, ono jest po części naszą wizytówką, tak? Oddaje to, na jakim poziomie my też funkcjonujemy. Tak, czyli dokładnie. Że im lepsze zdjęcie, tym też możemy się spodziewać, że nasze usługi czy produkty będą na podobnym poziomie. To powiedz mi w takim razie, jaka jest właśnie rola, bo to tak płynnie dosyć przechodzimy, rola zdjęcia stricte w marketingu, przekazie reklamowym, przekazie marketingowym. Znaczy, rola zdjęcia jest taka, że właśnie przykuć tą uwagę jednak klienta czy odbiorcy. Mhm. Zdjęcia często albo oszukują, albo wzbudzają zachwyt, albo doprowadzają nas do uśmiechu czy do łez. Głównym właśnie celem jest to, żeby jednak tego klienta gdzieś na chwilę przykuć tą uwagę. Teraz jest takim bardzo popularnym zabiegiem gdzieś przeplatanie tego takiego jakby ludzkiego czynnika, że tak powiem, czyli gdzieś nawiązywanie do emocji, żeby na przykład odbiorca mógł się utożsamić powiedzmy z osobą, która jest powiedzmy przedstawiona na jakiejś kampanii czy w reklamie. Niekoniecznie ten produkt jest pokazywany jeden do jednego, tylko proporcje są gdzieś tam, powiedzmy 80% jest jakby powiedzmy ten człowiek, tak, i jego emocje, jak się czuje i jak jest przedstawiony, a produkt jest gdzieś tam dodatkowym elementem, który powiedzmy jest jakimś tam elementem wyjściowym, tak jak ten człowiek może gdzieś tam się czuć, albo jakie są jego reakcje. I tutaj właśnie takim fajnym tutaj przykładem są wszelakie gdzieś kampanie społeczne, że na przykład, nie wiem, kupę lat temu gdzieś była taka bardzo znana kampania o przemocy w rodzinie i były takie billboardy, gdzie kobieta siedziała przy stole, cała poobijana, gdzieś tam przy jakby talerz zupy i no dosyć mocno, ja to pamiętam, bo to było gdzieś tam kilka lat temu. Bo zupa była zasłona, tak? Bo zupa była zasłona, dokładnie. I to też było na tyle mocne jakieś emocje, że niektórzy byli bardzo przeciwni tej kampanii, bo tak naprawdę, no jak można pokazywać taką poobijaną kobietę, bo przecież przemoc w rodzinie to jest tabu, nie powinniśmy tego o tym w ogóle rozmawiać. Każdy załatwia sobie sprawę jakby w swoim zaciszu, ale jednak, no, bo powstały duże kontrowersje przez tą właśnie kampanię, przez tego typu zdjęcia i gdzieś tam ludzie o tym mówili, tak, cały czas, więc to na przykład to było też takim fajnym przykładem, że jednak te emocje bardzo gdzieś tam oddziałują, dają ludziom też do myślenia. To jest proste jedno zdjęcie, jedno hasło, a jakby załatwia cały temat. Więc ja osobiście jak jechałam, na przykład to też miałam ochotę temu panu po prostu podbić oko, więc jakby to też jakby, no, jakby sprawia, że ludzie reagują, tak, na tego typu zdjęcia. Czy chociażby kolejna też jakaś kampania społeczna, którą gdzieś widziałam w Wielkiej Brytanii, zbiórkę żywności dla biednych ludzi głodujących z krajów trzeciego świata. Zdjęcia, które przedstawiały dzieci, wystawiały ręce w geście, które by chciał otrzymać, powiedzmy dar czy cokolwiek, coś do jedzenia. I zdjęcia były umieszczone na dnie koszyków sklepowych. Więc, a zdjęcia jakby promując tę całą kampanię, było zrobione w ten sposób, że był odpowiedni kąt ustawiony,
aparatu i jak było też ujęcie takie, jakby osoba wkładała powiedzmy nie, bułkę czy cokolwiek do koszyka i było wrażenie, jakby naprawdę kładło temu dziecku na dłonie to jedzenie. Więc to też na przykład mi się wydaje, że jak, to jest jedno banalne zdjęcie tak naprawdę, to jest jedno zdjęcie, które jest ułożone tylko w jakimś odpowiednim momencie, to akurat w tym koszyku i nie wydaje mi się, żeby ktoś obojętnie przeszedł obok tego i nie zostawił czegokolwiek do jedzenia i mi się wydaje, że ta kampania też była bardzo, bardzo tutaj powiodła się dużym też sukcesem, więc to też jakby tak, czyli ten czynnik emocjonalny jest bardzo, bardzo istotny tutaj w tych zdjęciach. Albo po prostu to, jak człowiek się może czuć używając danego, nie wiem, produktu czy czegokolwiek, więc... Powiedziałaś, zanim zapytam Cię dalej o ten wątek emocjonalny, bo to jest bardzo ciekawe, użyłaś przed chwilą takiego słowa, że to było jedno banalne zdjęcie. Tak. I to wydaje mi się, że może być niebezpieczne dla ludzi, którzy nas oglądają, bo może się wydawać właśnie, że jedno banalne zdjęcie, czyli cyk, gotowe, zrobiona znaczy, robota, tak, jeżeli chodzi o fotografię. To jakbyś mogła tylko rozwinąć, że to wcale nie jest takie banalne. Tak, to nie, znaczy może inaczej, może źle, że się wyraziłam, chodzi o to, że wydaje się być banalne dla takiego przeciętnego człowieka, który jakby nie jest powiedzmy w branży. No jest to, porusza to bardzo trudny temat, ale jest to naprawdę, to była przemyślana kampania z racji tego, że jak to zdjęcie ma być wykonane, gdzie ma być umieszczone i w jaki sposób ma być przeprowadzona cała kampania promocyjna, więc jakby to nie jest kwestia, że to zdjęcie jest banalne, tylko po prostu są różne kampanie i zdjęcia bywają naprawdę bardzo skomplikowane i pracuję nad tym sztab i tam powiedzmy, nie wiem, dookoła planu biega 20 osób, a tu wydaje mi się, że to była tylko kwestia fotografa, może jakiegoś asystenta i jakby tego dziecka, które było fotografowane, tak? Więc jakby mówię o tym, że wydaje się być banalne, ale jakby w przekazie jest bardzo tutaj wymowne i jakby to nie chodzi o to, że jest banalne, tylko po prostu kwestia jakby organizacji stworzenia takiego zdjęcia, tak? O to właśnie mi chodziło. Rozumiem. Zapytałem o to tylko i wyłącznie dlatego. Że gdzieś też wcześniej rozmawialiśmy odnośnie świadomości dotyczącej zdjęć, to jest jedna rzecz, ale świadomości też pracy fotografa i o tym jeszcze też porozmawiamy. Natomiast zgodzisz się ze mną, że jeżeli chodzi o klientów, to zazwyczaj ta ich świadomość nie jest. To tak balansuje, jest nierówno, ale raczej schodzi niżej. Tak. Dlatego chciałem, żebyś powiedziała, że to nie jest tak, że właśnie wydaje się, że cyk, cyk, zrobimy zdjęcie i tak naprawdę jest gotowe. To wymaga wiele godzin pracy, żeby to jedno zdjęcie uchwycić. Pewnie nawet nie godzin czasami. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o przygotowanie tego typu zdjęć, to jest kilka dni wcześniej lub też miesiące wcześniej, zależy od klienta i zależy od tego, co robimy. Ale faktycznie to jest taka złożona praca i długotrwała. To nie jest tak, że powiedzmy dzień wcześniej mówimy się, okej, wpadamy do studia, robimy zdjęcia i mamy temat załatwiony, bo jakby to musi być tak naprawdę przemyślane wszystko. Więc to nie jest taka pojedyncza rzecz, więc to faktycznie trzeba by jednak poświęcić. A świadomość klientów właśnie jest tego typu, że no to jest bardzo prosty temat, przyjść do studia i zrobić zdjęcie, a to właśnie nie, to trzeba jakby, też klient musi powiedzieć nam, na czym mu zależy, co chce uzyskać, co to zdjęcie ma przedstawiać, my musimy jakby założyć sobie jakiś tam plan działania i tak dalej, bo to nie jest tak, że ja biorę aparat do ręki, ja sobie tylko pstrykam, wchodzę do pomieszczenia i wszystko okej, tylko trzeba na przykład oświetlić odpowiednio dane miejsce i tak dalej, i tak dalej, także to jest składowa tutaj tych wszystkich elementów. Wróćmy właśnie do tego kontaktu emocjonalnego, bo to uważam, że jest bardzo, bardzo ważny element i też w sumie jeden z najważniejszych części, właściwie narzędzi, jakimi zdjęcia są w marketingu, tak? Ten kontakt emocjonalny. Bo powiedziałaś, że przykładowo, jeżeli mamy zdjęcia produktowe, to nie skupiamy się na produkcie, tylko pokazujemy, jak się człowiek, dla którego ten produkt jest, jak on się czuje. Tak? Staramy się przekazać jakieś emocje, jakie on okazuje używając tego produktu, czyli de facto raczej zadowolenie, czy co tam chcemy, żeby nam okazał. Druga rzecz, zwróciłaś uwagę na te kampanie społeczne, gdzie staramy się trochę zaszokować, tak? Pokazać jakąś rzecz, na którą pozornie nie zwracamy uwagi i przykuć uwagę właśnie, żeby zszokować tym, że to jest jednak ważna rzecz, powinniśmy na to zacząć zwracać uwagę. Co jeszcze? Jak jeszcze ten kontakt emocjonalny jest budowany? Też tak naprawdę wszystkie chyba aspekty poruszyliśmy, ale generalnie właśnie chodzi o to, żeby tutaj jakby potencjalnego odbiorcę gdzieś zatrzymać przy sobie dzięki wykonanym zdjęciom. I tak naprawdę jeżeli osoba, która gdzieś tam powiedzmy pod wpływem zdjęć czuje się jakoś powiedzmy pozytywnie, jakoś fajnie go to nastraja, no to właśnie jakby ten cel jakby mamy osiągnięty, czyli zastosowanie tych takich powiedzmy trików emocjonalnych w przekazie, w zdjęciu. I tu też na przykład takim przykładem tutaj też jak rozmawialiśmy jest też może być kampania, którą niedawno realizowałam dla naszego klienta i tutaj akurat klient ma tutaj, że tak powiem, swoje hasła, że tak powiem, motto, czyli ma być komfort, wygoda, a połączone to jest też również z jakimiś warunkami trochę ekstremalnymi, z przygodą.
tutaj właśnie staraliśmy się przedstawić... To może pokażmy. Tak, może i będzie łatwiej. Łatwiej, tak. Będzie łatwiej omówić. Okay. Tak, chcieliśmy przedstawić, jakby tutaj akurat mieliśmy modelkę i modela, którzy tylko sesję realizowaliśmy w Norwegii. I chcieliśmy przedstawić, że pomimo tych takich surowych warunków na łonie natury, jakby ta osoba w tych, powiedzmy, też ciuchach czuje się tak naprawdę komfortowo, pomimo, powiedzmy, wiatru, deszczu, jakichś ekstremalnych tutaj doznań, czuje się komfortowo w tych rzeczach i nieważne, gdzie pójdzie, będzie mu, powiedzmy, ciepło, czy zawieje wiatr, to też będzie mu po prostu maksymalnie komfortowo. Także to też, to akurat właśnie tak. To jest akurat Norwegia klient ma w swoim asortymencie różnego rodzaju typu odzież, czyli kurtki zimowe, to była sesja zimowa, ale czy też spodnie, t-shirty, jakby to też staramy się płynnie przedstawić. A tu następna sesja, tu, którą realizowaliśmy w zeszłym roku na Teneryfie, czyli też mam akurat kampanię na sezon wiosna-lato. I też maksymalnie tutaj, żeby wyciągnąć komfort jakby tych osób, które brały udział w sesji, że pomimo też tu akurat, powiedzmy, mamy gdzieś pustynię, wysokie temperatury, to też im nie przeszkadza, żeby komfortowo się czuć, komfortowo gdzieś tam spędzić czas i jakby tak, gdzieś tutaj wszystko współgra na łonie natury. Bardzo fajne, bo tak ja się zapatrzyłem teraz, przepraszam Was bardzo, ale zapatrzyłem się na te zdjęcia, które pokazujemy. Szczególnie podobało mi się to już wcześniej Tobie mówiłem. Tak, tak. Nie wiem czemu, jakoś na mnie zadziałało najbardziej z tych wszystkich. Powiedz mi, takie mam pytanie, bo mówimy o tej świadomości, a Ty mówisz tak, Norwegia, Teneryfa, znamy się trochę, to też wiem, że pojawiają się i Stany Zjednoczone i nawet jeszcze dalsze kierunki. Tak. Jak Wy to robicie, że przekonujecie tych klientów, żeby wysłali Was, modeli jeszcze na drugi koniec świata i żebyście tam zrealizowali sesję? Tak, przede wszystkim mamy bardzo dobre portfolio. Nie, śmieję się, ale faktycznie jednak jeżeli przychodzi do nas klient, albo jeżeli my zwracamy się do klienta z propozycją zrealizowania takiej sesji, to jednak staramy się jednak zasugerować, że można by spróbować zrealizować taką sesję, niekoniecznie może tutaj w warunkach naszych, gdzieś tak powiem, lokalnie w Polsce, tylko jednak spróbować gdzieś troszkę użyć innych, powiedzmy, nie wiem, czy regionów, czy chociażby spróbować zrobić to po prostu w innym kraju, z racji tego, że to będzie jakby ciekawsze w odbiorze, może trochę bardziej egzotyczne, a jednak trochę bardziej jakby potencjalnego klienta może troszkę bardziej zwróci uwagę na całość, może będzie bardziej charakterystyczne. I faktycznie tak, często właśnie z moim mężem jeździmy jakby też z mniejszym i z większym teamem realizujemy takie sesje. Kilka miesięcy temu byliśmy już właśnie w Bangkoku i też nie mieszkaliśmy wykonać kilku zdjęć, kilku sesji, więc no to jest bardziej, jakby dla mnie jest bardziej atrakcyjne, nawet dla mnie jako fotografa wyjazd taki za granicę jest bardziej inspirujący do realizacji takiej kampanii, aniżeli powiedzmy gdzieś tutaj powiedzmy w przestrzeni, w której jest mi znana, w której żyję. Wiadomo, też znajdę dla siebie taką przestrzeń i zrobię też fajne zdjęcia, ale jakby mówię, jakby łatwiej jest mi i przyjemniej też jakby realizować takie kampanie, powiedzmy gdzieś faktycznie gdzieś tam na wyjeździe, tak? Czy też jak właśnie byliśmy w Stanach wielokrotnie na wschodnim, na zachodnim wybrzeżu, to za każdym razem w tych samych miejscach, na przykład jak leciliśmy do Los Angeles, to pomimo tego, że tam byliśmy już któryś raz z kolei, to za każdym razem odnajdywałam nowe miejsce i zawsze gdzieś coś zupełnie nowego powstawało na takiej sesji. Także jakby miejsca, tła robią naprawdę też bardzo dużą, tutaj grają dużą rolę i robią dużą robotę tak naprawdę, żeby to było atrakcyjne w odbiorze. To jest też pewnie jakaś przewaga wasza, konkurencyjna na pewno, że wy to robicie i nie tego nie robią, bądź nie mają takiego pomysłu. Mhm. Ale myślę, że samego zdjęcia też, tak? Jeżeli mamy takie tło, które no, nie jest opatrzone, bo Polskę lepiej lub gorzej znamy wszyscy. Natomiast jeżeli pojawia się tło, które jest, no, tak jak powiedziałaś, Stany albo Bangkok, to domyślam się, że to robi wtedy ten efekt wow, tak? Jak przy odbiorze. Dokładnie. Jeżeli nawet gdzieś chociażby, nie wiem, publikujemy zdjęcia czy w social mediach, to też jakby zupełnie jest większe zainteresowanie, bo ktoś sobie o kurczę, dobra, kolejne zdjęcie w Warszawie, okej, dobra, kolejne zdjęcie gdzieś tam, powiedzmy, nad morzem naszym polskim, to gdzieś tam troszkę się odbija bez echa, a jednak jak pojawiają się te gdzieś tam, powiedzmy, te egzotyczne kierunki, to jest to bardziej atrakcyjne, nawet już pomijając właśnie klientów, ale chociażby dla nas jako firmy i dla mnie jako samego fotografa, że jednak gdzieś tam te zdjęcia nie są
w jednym miejscu cały czas realizowane, tylko gdzieś tam staramy się troszkę więcej przemycić. Kto może sobie na to pozwolić? Jacy klienci? To nie mówmy szczegółowo oczywiście, ale jaki typ klienta może sobie pozwolić na tego typu sesje? To są klienci, którzy dysponują powiedzmy tam większym i też niekoniecznie dużym budżetem, bo można naprawdę fajne realizacje zrobić, jak powiedziałam, w mniejszym teamie i za faktycznie gdzieś tam powiedzmy niższy budżet, bo często tak jak na przykład wysyłaliśmy oferty do klientów, to byli przerażeni, że o matko, ale to będzie kosztować. To faktycznie jesteśmy w stanie tak sobie zoptymalizować koszty i tak to przedstawić, że to faktycznie no, suma summarum nie wychodzi jakby taki kolos finansowy, że tak powiem. Bo ludzie naprawdę bardzo się boją tych sesji wyjazdowych. Wiadomo, że duże marki, duże kampanie jakby decydują się na tego typu zabiegi, bo to faktycznie no, ma dobry tutaj odzew, jeżeli chodzi o klienta. A mniejsze firmy boją się jeszcze tych zabiegów tak naprawdę, więc to głównie właśnie chodzi tak naprawdę o budżet często tutaj rozgrywa. Że takie firmy chcą naprawdę, chcą wprowadzić coś nowego, coś nietuzinkowego, jakby w swoją markę, w swój wizerunek, a faktycznie boją się gdzieś tutaj postawić i jakby troszkę więcej zainwestować. A tak właśnie na początku mówiliśmy, jakby te zdjęcia no, są inwestycją, która się później zwróci. Prędzej czy później, ale jednak z reguły, tak mamy doświadczenie, wiemy, że tego typu zabiegi się zwracają i odbijają się większym echem. Jak mówiłaś wcześniej, że zdjęcia rolą zdjęcia jest wyróżnić się, to myślę, że tego typu podejście właśnie do tematu sprawia, że rzeczywiście to zdjęcie się wyróżnia. Tak? Jest z nim coś, pomijając jakby sam aspekt ten techniczny, o którym wcześniej też trochę rozmawialiśmy, jest z nim coś rzeczywiście takiego, jak powiedziałaś, to nie jest znowu Warszawa, to nie jest tam Kraków, to jest coś, co dokładnie, znamy, chociażby nawet kwestia taka dla mnie bardzo ważna pod względem światła. Na przykład jak jeździliśmy do Stanów na zachodnie wybrzeże, tam jest zupełnie inny kąt badania światła, niż na przykład tutaj u nas w Polsce. To już jest inna szerokość geograficzna, więc to już jest zupełnie jakby też temat, który na przykład klient może jakby totalnie to jakby nie brać tego pod uwagę, a ja przy realizacji też patrzę na to faktycznie na światło i to zupełnie jakby jest inna bajka. Jak jedziecie, tak jeszcze zapytam, to jest dla mnie jest ciekawe, nie wiem czy dla wszystkich, ale jak jedziecie taki drugi koniec świata, to ekipa, modele, wszyscy są z Polski, czy szukacie na miejscu raczej? Nie, często jest tak, że szukamy osób, które są na miejscu i to głównie gdzieś tam, ja się jeszcze szczerze mówiąc posiłkuję bardzo mocno Instagramem i jestem w stanie też sobie dobrać takie osoby do współpracy, a przy większych projektach to wiadomo, że to już jakby zwracamy się bezpośrednio do agencji, które są na miejscu i jakby wtedy współpracujemy jakby zdalnie, czyli przygotowujemy się kilka miesięcy wcześniej, tutaj i jakby cały czas online gdzieś ta korespondencja jest w trakcie i domawiamy wszystkie tematy gdzieś tutaj przez za pośrednictwem internetu. Można powiedzieć, tak z tego co do tej pory wywnioskowałem, że dobre zdjęcie to równa się dobra reklama. Tak. Zgodzisz się ze mną? No. Zgadza się, bo no, jakby tym czynnikiem najbardziej pożądanym jest to, żeby klient jednak zechciał mieć albo ten produkt, albo mógł się utożsamić powiedzmy z produktem, czyli jakby no, dobre zdjęcie no, to jest dobra reklama tak naprawdę, więc to też trzeba mieć to na uwadze i dbać o ten wizerunek. A skąd brać te zdjęcia w takim razie teraz? Bo no, jedni mogą sobie pozwolić właśnie na taką sesję gdzieś tam wyjazdową, długą. Niekoniecznie wszyscy. To skąd mogą brać zdjęcia? Takie dobre, które rzeczywiście wpasują się w ich komunikację marketingową. Od razu powiem, nie kraść oczywiście. To jest podstawowa rzecz, tak? Nie kraść tych zdjęć, tylko rzeczywiście pozyskiwać je legalnie. A jak? Tu na przykład mogą pomóc takie bazy typu stock, czyli mamy bazę, gdzie możemy wyszukać sobie tego typu zdjęcia i poruszając się powiedzmy hasłami typu na przykład nie wiem, czy biznes, czy moda, czy cokolwiek, jesteśmy w stanie sobie pod jakby własną powiedzieć tutaj działalność dobrać tego typu zdjęcia. Tylko też to też jest trochę taki śliski temat, bo trzeba mieć też świadomość tego, żeby te zdjęcia, które wybieramy, były powiedzmy spójne, żeby jakby, jeżeli się uda, to fajnie, żeby na przykład jeżeli od jednego fotografa kupujemy zdjęcia, żeby to była seria na przykład zdjęć. Często tak, że fotograf przygotowuje sesję i to nie jest tam 2-3 zdjęcia jakby powiedzmy z danej tematyki, tylko często jest tak, że jest cała seria i możemy sobie, fajnie jest jakby trzymać się stylistyki jakby typu zdjęć, bo może się też tak, że kupimy jedno zdjęcie od jednego fotografa, później kupimy drugie, a się okazuje, że zupełnie jakby, pomijając, że są inni ludzie na zdjęciach, jest zupełnie inaczej jakby powiedzmy oświetlone, pokolorowane i tak dalej, i tak dalej. To są już też, często właśnie ludzie w ogóle nie zwracają na to uwagi. Zobaczymy, o fajne zdjęcie, to mi się podoba, to bierzemy, ale przy jakby całości powiedzmy nie wiem, budowaniu wizerunku firmy, czy chociażby nie strony internetowej, no to zupełnie nam się wszystko to rozjeżdża. Bo często jest tak, że na przykład klient upiera się, że okej, kupmy, ja bym chciał to zdjęcie, kupmy to zdjęcie, a później na przykład dział grafików siedzi i stara się tak tutaj mieszać w tych zdjęciach, żeby to jednak było spójne, czy jakby chociażby to właśnie pokolorować takie zdjęcia.
żeby to w odbiorze było spójne. Także stoki jak najbardziej, ale jeżeli chcemy jakby zaznaczyć swój profesjonalny wizerunek, to jednak lepiej jest zainwestować i zrobić jakby indywidualne tutaj, że tak powiem, zlecenie na taką sesję. Bo jest jeszcze takie ryzyko, że na przykład powiedzmy jedna firma kupi dane zdjęcie, a ktoś z konkurencji będzie miał takie zdjęcie i na przykład, nie wiem, dwie firmy pojadą na targi i mają foldery z takimi samymi zdjęciami. A to się często zdarza. A to się oczywiście, że to się zdarza i później jest pretensja do, nie wiem, powiedzmy już do kogokolwiek, że o kurczę, dlaczego mamy takie zdjęcie, jak ma konkurencja. Albo na przykład z jakiejś innej branży ktoś użyje zdjęcia w jakimś pozytywnym kontekście, a z kolei druga firma doda jakiś tekst i może jakby zmienić zupełnie jakby tutaj kontekst w sensie zdjęcia. I jakby no to też i się to gdzieś tam powiedzmy to gdzieś cały czas przywija. A że jak coś się wrzuci do internetu, to zostaje w internecie, więc to też tak różnie może być, że źle dobrane zdjęcia ze stoka czy gdziekolwiek z innych źródeł mogą się okazać takim trochę strzałem w kolano. Bo są też właśnie bazy, gdzie możemy darmowo takie zdjęcia pobierać i nie płacimy za nie, a są też bazy takie bardziej premium, gdzie trzeba tą licencję wykupić i wtedy mamy jakby prawo do tego zdjęcia, tylko faktycznie trzeba je dobierać świadomie. Też pewnie jest jeszcze jedno zagrożenie, bo fajne rzeczy powiedziałaś bardzo odnośnie właśnie tej spójności, bo to jest myślę, że największy problem większości przedsiębiorców, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, nie pilnują tego i potem wszystko się rozmywa, to bardzo fajnie, że to powiedziałaś. Ja myślę, że jest jeszcze drugi problem z tym związany, że często jakby, to wynika też z tego, co powiedziałaś, że często te same zdjęcia się pojawiają, tak. Ale też jeszcze te zdjęcia są bardzo w podobnym klimacie. Tak. Czy jest ktoś uśmiechający się na przykład, ktoś z telefonem w ręce, tak? Jakby te ujęcia, w których ci ludzie są przedstawieni, są bardzo często podobne i to albo tak. Będą te same zdjęcia, albo nawet jeżeli będzie inny model, powiedzmy sobie, na tym zdjęciu stokowym, to kurczę, będzie w tej samej pozycji, albo jakby klimat wokół tego zdjęcia też będzie ten sam, tak? No tak, to też tak. Nikt nie, z tego, co ja widzę, przynajmniej nie zwraca za bardzo uwagi, więc tutaj myślę, że też warto na to uważać. Mhm. Dobra, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo to też jest w sumie interesujące, bo mamy te banki zdjęć i teraz załóżmy, że robiąc, dbając o wizerunek naszej firmy, decydujemy teraz, ok, skorzystać z banków zdjęć, czy robić swoje zdjęcia. Jak to cenowo? No, wiadomo, że nie będziemy mówić o konkretach, tak? Ale czy to jest rzeczywiście tak, bo może tak jest, że ludziom się kojarzy, że robienie własnych zdjęć to jest taki koszt, że w ogóle nie wchodzę w to, weźmy to, co jest gotowe. Czy to wcale tak nie jest? No bo jak policzymy, że potrzebujemy na przykład 10 zdjęć kupnych, to chyba też trochę kosztuje, tak? Tak, to zgadza się, ale faktycznie chyba lepiej jest jednak przyłożyć ten koszt i ciutkę więcej dodać i jakby zainwestować właśnie w te indywidualne zdjęcia, bo to jest naprawdę, to później się może okazać, że... Autentyczność, myślę, to jest najlepsze słowo, nie? Tak, dokładnie, autentyczność i jakby budowanie też jakby swojego wizerunku na tej podstawie, czyli no, nie siłujemy się, nie szukamy, na przykład jeżeli, nie wiem, jest powiedzmy duża korporacja, ma świetną siedzibę, no to wiadomo, że będzie chciała się tym tak naprawdę pochwalić i wykonać zdjęcie na przykład chociażby w przestrzeni, czy chociażby pracowników, czy chociażby nie, na stronę internetową zdjęcia obiektu i tak dalej, a nie będzie się posiłkowała zdjęciami, które są dostępne na stoku i które może każdy inny kupić. Więc jakby tutaj, tak jak mówisz, właśnie kreowanie tej, aż pokazywanie tej autentyczności jest też bardzo ważnym elementem, czyli zdjęcia ze stoka mogą mieć wszyscy i wszem i wobec, a jednak tutaj budowanie tej autentyczności jest bardzo ważnym elementem. Tu taki pierwszy przykład, lepszy przychodzi mi do głowy, to jest kontakt. Jak pojawia się kobieta z telefonem i kurczę, wchodzimy na jedną, drugą, trzecią stronę, o, ta sama pani tam pracuje chyba. Tak, nie? Tak, dokładnie. Wszędzie ta sama kobieta z telefonem. Ona... A to kiedyś się też przewinęło właśnie u nas w firmie i też tak się właśnie śmiało, że to sama pani mówi w tej firmie. I to faktycznie tak. No i tak ludzie to później to odbierają, że to jest takie jakby bardzo spłucone. A jednak fajnie, chociażby nie wiem, taki banalny temat, jak nie wiem, chociażby zdjęcia do stopek czy cokolwiek tutaj jakby w kontaktach z klientem, to fajnie jest, żeby na przykład, jeżeli mamy jedną firmę i powiedzmy są różne działy i faktycznie fajnie to ujednolicić, żeby to wyglądało profesjonalnie, nie, że na przykład jedna osoba ma zdjęcie przy ścianie, druga ma na tle krzesła, druga ma nie wiadomo skąd i wszystko jest jakby wtedy ten wizerunek jest taki troszkę rozmyty. Także to bardzo takie banalne tematy, chociażby nawet taka stopka, ale to gdzieś też jakby rzutuje na całokształt jakby wizerunku też firmy. Myślę, że ludzie też często boją się swoich zdjęć, takie ja mam przynajmniej wrażenia, jeżeli tak, mówimy boją o tych się. Stopkach. Boją się aparatu, boją się potem efektu finalnego. Każdy to ocenia bardzo subiektywnie. Jak sobie z tym radzisz? Z tym, że wiesz, ty zrobisz zdjęcie, ty się na tym lepiej znasz, widzisz, że to zdjęcie rzeczywiście jest dobre, a ktoś, model może nie, bo załóżmy, że to nie był model, znaczy model w cudzysłowie, tak? Bo tak. To był na przykład właśnie przedsiębiorca, on mówi, nie, no fatalne, ja tego nie chcę.
Znaczy tutaj jakby staram się przekonać, żeby taka osoba zdała się na moje doświadczenie i jakby samo wykonanie zdjęcia, często tak, że osoba od razu biegnie też jakby chce mieć wgląd, zaraz po zrobieniu leci do mnie i sprawdzamy na aparacie, jak to wygląda. A czasami jest tak, że takie zdjęcie też wymaga jakby takie minimalne chociaż retuszu, chociażby nie wiem, jak przyjdzie osoba jest, nie wiem, zmęczona czy cokolwiek, ma gdzieś podkrążone oczy, no to wiadomo, jej wytłumaczę, żeby się nie bała, że to nie będzie pokazane i jakby to będzie gdzieś tam powiedzmy usunięte w postprodukcji. Także staram się przekonywać, żeby jednak nie osoba dana nie była gdzieś tak powiedzmy wystraszona, że coś jakby jej jakby wizerunek będzie źle przedstawiony. Także staram się zawsze dbać, konsultować, pytać, czy mają jakieś, nie wiem, jakieś uwagi, czy mają ulubiony profil chociażby, bo to jest też standardowe pytanie, z którego chcą się zaprezentować, no bo każdy siebie widzi na co dzień, zna siebie najlepiej, a dla mnie coś może być na przykład w porządku wizualnie, a daną osobą mówię, kurczę, nie, wolę jednak z drugiej strony, czy możemy powtórzyć. Okej, no nie ma problemu, jakby ty chcesz tak siebie przedstawić, więc jak najbardziej możemy w ten sposób też poprowadzić tutaj sesję, także nie ma problemu. Żeby zrobić jedno zdjęcie, przykładowo, danej osoby, jedno zdjęcie jako produkt finalny, mówię, tak? Robimy takie zdjęcie do stopki, załóżmy właśnie komuś, ile trzeba zrobić zdjęć? Różnie, to zależy od osoby. Miałam takiego klienta, że zrobiłam tak naprawdę 5 zdjęć, bo zadowolona, mówię, okej, dobra, mamy to i lecimy dalej, a była osoba, która... Rekord? No rekord to było 50 zdjęć chyba. I to naprawdę, ja byłam w szoku, bo każde jedno zdjęcie różniło się dosłownie gdzieś tam milimetrem przesunięcia głowy, twarzy, ale jednak cały czas to chyba pani, która gdzieś jednak nie była zadowolona z tego efektu i musiałyśmy na tyle... I później faktycznie powiedziała, że okej, mamy 10 fajnych w sumie zdjęć, ale to jest jakby też świadomość tego danej osoby, że zdjęcia są dobre, ale ona nie do końca może się czuje swobodnie i jakby nie czuje się komfortowo i dla niej jakby każde zdjęcie jest coś jest jakby nie do końca w porządku, więc tak, były rekordy również i takie. Myślę, że też przechodzimy w miarę płynnie do fajnego tematu. Jak wybrać fotografa? Bo teraz tak, dzisiaj załóżmy szukam, ja bym chciał sobie zrobić zdjęcia, wpisuję fotograf Poznań i dostanę na pierwszej stronie wyników, pierwszej, drugiej, trzeciej, do piątej strony pewnie w Google. Tych wyników będzie mnóstwo. Wchodząc na strony portfolio, podejrzewam, że u każdego, szczególnie na pierwszej stronie, będzie bardziej lub mniej rozwinięte. Ja się na tym nie znam zupełnie, załóżmy. I co teraz? Czy mam się kierować? Najlepiej kierować się, wasze portfolio jest jakby taką też wizytówką fotografa i pokazuje, jakie są jego umiejętności, co robił, jak robił, z kim pracował. I tak naprawdę dobrze jest się kierować tym, czy zdjęcie, które chcemy, ma naprawdę takie zdjęcie ma w portfolio. Czy będzie w stanie zrealizować taką sesję? Bo jeżeli na przykład no faktycznie, tak jak mówisz, czyli wpisujemy sobie w Google hasło fotograf, to też w zależności od tego, kto jak się wypozycjonował, to też gdzieś tam wyskakuje w pierwszej liście, więc trzeba przejść przez ileś tam powiedzmy tych profili czy stron internetowych danego fotografa, żeby faktycznie stwierdzić, ok, tu podoba mi się ta estetyka i w takim kierunku chcemy iść, więc to jest jakby ważne, żeby przelecieć tak naprawdę przez cały, że tak powiem, dorobek fotografa i zapoznać się, co będzie w stanie tak naprawdę nam zaoferować. Bo powiedzmy fotograf, który zajmuje się, nie wiem, chociażby fotografią, nie wiem, banalnie powiem ślubną, no nie do końca będzie na przykład w stanie klientowi, który chce zaprezentować tę najnowszą kolekcję, powiedzmy gdzieś tam swojej odzieży, no nie do końca będzie w stanie wykonać taką sesję, powiedzmy gdzieś tam z jakimś jeszcze do tego większym zamysłem. Nie ubliżam, ale tak często jest, że jakby no, są osoby, które jakby w danej dziedzinie się powiedzmy gdzieś tam specjalizują i powiedzmy, nie wiem, fotograf, który zajmuje się fotografią typowo powiedzmy jedzenia, no to jest właśnie od tego, żeby takie zdjęcia wykonać, więc jakby z innej dziedziny fotograf nie zrobi powiedzmy takich zdjęć, tak, dobrych. Są oczywiście bardzo talentowani i wszechstronni tutaj fotograficy, ale no jednak lepiej jest targetować, jakby tutaj kierować się do takich osób, które mają doświadczenie w takiej dziedzinie. Są twoim zdaniem jakieś branże, które szczególnie powinny korzystać właśnie z fotografów, a nie ze stoków? No to na pewno fotografia produktowa, no to jest jakby temat w ogóle nawet niepodważalny, chociaż zdarzają się tutaj takie, nieraz się gdzieś natknęłam na takie strony, które jakby sprzedają odzież, a na przykład posiłkują się zdjęciami właśnie stokowymi, które gdzieś tam ja już wcześniej zauważyłam, o które znam. I dla mnie to jest w ogóle totalna zagadka, bo jak można sprzedać produkt, nie wiem, to jest też troszkę taki trochę dla mnie temat zagadka, ale faktycznie no ta fotografia produktowa jest jakby tutaj jakby takim najważniejszym elementem, że trzeba postawić i te zdjęcia tak naprawdę trzeba wykonać. Ale tutaj jakby no na każdej płaszczyźnie dobrze jest mieć jakby swoje własne zdjęcia, a niekoniecznie posiłkować się tutaj stokami czy jakimiś innymi dostępnymi źródłami. Także tak, trzeba po prostu jakby inwestować tutaj w swoje fotografie.
Teraz kolejnym, myślę, aspektem, który warto by było, żebyśmy poruszyli, to, bo tak, wybrałem, okej, okay, szukam tego fotografa, wpisałem, znalazłem trzech, wybieram, okej, okay, jestem z branży, załóżmy, nieruchomości, to może teraz zły przykład wybrałem, jestem, ale mogę być, zostałem przy tych nieruchomościach, bo interesuje mnie sesja nie tyle jakiejś nieruchomości de facto, tylko moja, tak, jakaś osobista, czyli biznesowa, powiedzmy. Okej, okay, to wybrałem tego fotografa i teraz co dalej? Jak się przygotować do tej sesji, do zdjęć? Tak, to znaczy, tak naprawdę jeżeli klient przychodzi do nas, to daje nam taki, powiedzmy, gdzieś tam taki ogólny zarys mniej więcej tego, co by chciał uzyskać. Naszym zadaniem jest jakby tutaj poszerzenie tego całego aspektu, czyli jakby samej realizacji zdjęć. Znaczy, przede wszystkim musimy wiedzieć, na czym nam tak naprawdę zależy, co chcemy przedstawić. Jeżeli to, powiedzmy, nie wiem, sprzedajemy, powiedzmy, telefon, no to nie możemy zrobić zdjęcia takiego suchego, leżącego, powiedzmy, gdzieś tam sobie na biurku, tylko faktycznie może, nie wiem, wyjść w plener, zaaranżować taką sesję, cokolwiek, nie wiem, czy to będzie sesja miejska, czy faktycznie gdzieś tam, powiedzmy, gdzieś w takich terenach bardziej neutralnych, ale gdzieś jakby zbudować całą historię dookoła tego, więc jakby też klient musi mieć tę świadomość, okej, okay, tutaj mam taki produkt, ale co za tym idzie, tak? I jakby my wychodzimy z taką propozycją, a często też, że na przykład klienci przychodzą z jakimś konkretnym pomysłem, albo to akceptujemy, albo rozbudowujemy, albo zupełnie zaczynamy od zera tak naprawdę. Więc jakby tutaj planowanie jakby całej komunikacji i całej sesji jest jakby też bardzo, bardzo ważnym elementem. To jest też znowu, przepraszam, jeżeli ci przerwałem, ale ludzie są często nieświadomi, też z moich doświadczeń, że sesja to nie jest tak, że właśnie przychodzę do fotografa, niczym się nie przejmuję, bo on zrobi zdjęcie, Photoshop, pach i będę wyglądał pięknie. Zauważyłaś, że tak jest często? Zdarza. U ciebie się to nie zdarza? Znaczy, akurat ja mam do czynienia z klientami, którzy mają gdzieś tam większą świadomość tutaj jakby branży i jak to wszystko funkcjonuje, ale zdarzają się klienci, którzy faktycznie nie mają zielonego pojęcia i wpadają zupełnie jakby też czasami chcą, znaczy nie, jak rozmawiam przez telefon, to uprzedzam, jak to wszystko będzie wyglądać. Ja mówię, a okej, okay, bo ja miałam troszkę inne wyobrażenie, że sobie przyjdę, wpadnę na 5 minut i już jakby temat jest załatwiony. A to jednak trzeba wszystko tak naprawdę usiąść, tak naprawdę przemyśleć i nie robić wszystkiego takiego, że tak powiem, troszkę po łebkach i szybko, tylko faktycznie, żeby to miało tak zwane ręce i nogi i żeby to było tak naprawdę spójne wszystko. Jest taka błaha rzecz, o której ja mogę Wam podpowiedzieć, bo gdzie też się trochę znam na tym akurat, jeżeli chodzi o te sesje indywidualne, biznesowe, czyli taka zasada pójścia wcześniej spać, dość prosta, dzień wcześniej, bo skóra właśnie wydaje nam się, że idziemy do fotografa, Photoshop wszystko poprawi to, co jest niedoskonałe, a tak wcale nie jest, bo zmęczonej skóry nie da się do końca poprawić. Zgodzisz się pewnie ze mną? Do końca nie. Oczywiście różne zabiegi i triki stosujemy w Photoshopie czy w innych programach do postprodukcji, ale faktycznie nawet sam komfort tego, że osoba będzie przygotowana i faktycznie wyspana, to też rzutuje jakby na końcowy rezultat, bo no nie możemy też jakby retuszować tych zdjęć w nieskończoność, żeby też chodzi o to, żeby ta osoba wyglądała realistycznie i no po prostu była sobą, czyli im mniej retuszu, tym tak naprawdę lepiej. Gdzieś wystarczy czasami zwykła korekta, makijaż i jakby to nam załatwia temat, ale gdzieś tam faktycznie ciutkę, gdzieś tam jakieś tam elementy trzeba poprawić. I też przygotowanie typu chociażby, nie wiem, zabranie odpowiedniej garderoby, przygotowanie się też pod tym względem, też uprzedzam klienta, że na przykład będą takie elementy potrzebne i jakby, żeby też tam się pod tym kątem przygotował, bo jeżeli uprze się, że na przykład ma jakąś ulubioną marynarkę czarną, a no jakby w odbiorze no czarny kolor jest nie do końca pożądany, więc jakby sugeruję też jakby tutaj troszkę szerszą gamę kolorów, które może mieć w garderobie, że faktycznie takie rzeczy się pojawiły, bo możemy z nich skorzystać po prostu. Czy to będzie też koszula, czy to gładka w kratkę, czy cokolwiek. Taka też, żeby jakby oddawała charakter, tak? Bo to może być biznesmen, może to być jakiś artysta. Jakby to też, żeby cały czas było spójne z przekazem, jaki ten klient tak naprawdę ma. No bo wiadomo, że tutaj, nie wiem, czy to będzie muzyk, czy cokolwiek, to ujdzie mu, że tak powiem, przyjście na sesję z czapką w bluzie, aniżeli powiedzmy, no tak, sesja biznesowa, to już jest rządzonymi prawami, to wszystko musi być schludne wszystko i dopięte na ostatni guzik. Jeszcze chciałem Cię o coś zapytać, bo zostając przy tym Photoshopie, czy to jakichkolwiek innych programach, jakby mówiłem o Photoshopie, mogą być inne, pewnie jest ich dużo, to też chyba nie jest tak, że klikam pach i gotowe, tak? To zakładam, że pewnie zajmuje trochę czasu. Tak, postprodukcja to jest też bardzo żmudnym etapem do przejścia przez tutaj przy takich projektach. I faktycznie klienci czasami mają takie mylne trochę pojęcie, że jakby retusz to jest tam kilka kliknięć i już jakby temat mamy załatwiony, a
Czasami zdarza się taka sytuacja, że mamy fajne zdjęcie, a musimy na przykład, nie wiem, czegoś nam zabrakło, czy w tle, czy jakiś element jest nie do końca sfotografowany tak, jak powinien być, bo na przykład, nie wiem, czy model, czy modelka, ktoś po prostu się ruszył i coś się nagle zmieniło. No, zdarzało się nam na przykład komponowanie, powiedzmy, jednego ujęcia z 3-4 ujęć, więc jakby to też... To też faktycznie zajmuje trochę czasu i często tak, że klienci, powiedzmy, realizujemy sesję, a klient za 2 dni, okej, dobra, to kiedy mogę mieć zdjęcia? I czasami są prostsze sesje, czasami są gdzieś tam te produkcje bardziej skomplikowane i ta postprodukcja wymaga więcej czasu, więc faktycznie to nie jest taka pojedyncza sprawa i to jest czasochłonne. Ja mam nadzieję, że po tej naszej dzisiejszej rozmowie ta świadomość będzie trochę już większa właśnie, że jak ktoś będzie poszukiwał inspiracji związanej z zdjęciami i trafi na ten materiał, to właśnie ta świadomość się zwiększa. Bo dużo rzeczy już takich fajnych powiedzieliśmy, na które warto jednak zwrócić uwagę i że nie są takie proste i takie szybciutkie, jak się wydaje, że, tak, że to wszystko idzie gładko i płynnie. Poprosiłem Cię wcześniej, przed programem, żebyś się zastanowiła, żebyśmy przygotowali wspólnie jakieś takie wskazówki odnośnie właśnie tych przygotowań do sesji. To już możemy przez to przejść teraz? Tak, jak najbardziej. Świetnie. Jak przygotować się do sesji? Pierwszy pomysł, pierwszą rzecz, jaką powiedziałaś, to jest główny zamysł sesji, tak? Zaplanuj, w jakim kierunku chcesz iść. Co tak. Ty masz na myśli? Dokładnie. Chodzi o to, żeby mieć już jakby taki element, z którego możemy tak naprawdę wyjść. Czyli musimy przemyśleć, co chcemy przedstawić, w jaki sposób i na czym tak naprawdę nam zależy, jaki to mieć, naprawdę jaki to też ma mieć charakter ta sesja. Kolejnym elementem tutaj będzie, jaki cel ma sesja, czyli czy to jest, nie wiem, czy zlecenie mamy, powiedzmy, sesję realizujemy do magazynu, czy na przykład to jest to sesja komercyjna, która właśnie sprzedaje produkt, czy chociażby jest to sesja, nie wiem, którą robimy dla portfolio, zrzeszamy sobie tutaj, powiedzmy, nie wiem, ludzi, którzy chcą stworzyć coś fajnego, a niekoniecznie to ma być jakby zarobkowe, tak? Czyli to też jakby musimy te tematy sobie tutaj też uwzględnić. I następnym elementem jest koncept, czyli jakby ogranie tego tak naprawdę całego tutaj naszego pomysłu, czyli jaki to ma mieć nastrój, w jaki sposób mamy to oświetlić, czy na przykład, nie wiem, chcemy wprowadzić jakieś istotne kolory, czy jakieś elementy charakteryzacji, czy stylizacji, to też jest bardzo, bardzo ważne, więc też musimy mieć to na uwadze. Chciałem się chwilę zatrzymać, bo skąd ja mam wiedzieć, jakie oświetlenie chcę na przykład? To jest dla mnie zastanawiające. Tak, to właśnie jak przygotowujemy sobie tego typu koncept, to takim jakby pomocnym tematem jest moodboard, który też tutaj wcześniej sobie dzisiaj omawialiśmy. Jeszcze nie omawialiśmy? Mówiłaś wcześniej, ale teraz rozmawialiśmy sobie. O moodboardzie i to też jest na przykład dla mnie to też jest sobie takim ułatwieniem, jakby żeby uświadomić klienta, w jakim kierunku chcemy też iść właśnie. Na podstawie chociażby zwykłych takich jakichś ilustracji, zdjęć, gdzieś zebranych, powiedzmy, nie wiem, czy to chociaż z internetu, czy z jakichś innych magazynów, czy z jakichś dostępnych kampanii, które są gdzieś tam, powiedzmy, w trakcie realizacji. Zbieramy to jakby na zasadzie takich luźnych jakby inspiracji, takiej tablicy i wtedy klient jest w stanie bardziej zrozumieć nas, co chcemy osiągnąć. Czy powiedzmy, jeżeli chodzi o oświetlenie, czy na przykład, nie wiem, bardziej stłumione, jednolite, gdzieś tam powiedzmy jakoś bardzo, na przykład oświetlamy cały kadr, cały plan, albo na przykład robimy takie bardziej intymne, gdzieś powiedzmy zupełnie, gdzieś powiedzmy nie, punktowe na przykład oświetlenie, żeby też klient miał świadomość tego, czego się może spodziewać. Jeżeli na przykład robimy, powiedzmy, ujęcia bardziej, nie wiem, drapieżne, bardziej kontrastowe, no to stosujemy na przykład ostre światło i wtedy taki klient dostanie takie wzory zdjęć i będzie troszkę mieć szersze pojęcie o tym, w jakim kierunku faktycznie fotograf czy osoba, która realizuje, powiedzmy, cały projekt, co ma w zamyśle. Czy na przykład, nie wiem, jeżeli szykujemy na przykład kampanię reklamową, to jaka modelka się pojawi lub jaki typ urody modelki może się pojawić, czy modela. Czy to będzie blondyn, brunet, czy osoba, nie wiem, z rudymi włosami, cokolwiek, w zależności od tego, co chcemy przekazać. Tak samo, nie wiem, czy stylizacja, czy cokolwiek, to wszystko możemy zawrzeć na takim moodboardzie, który jest jakby no, takim poglądem na to, co chcemy uzyskać. Mhm. Wtedy. I co dalej? Tutaj, jeżeli chodzi o budowanie sobie jakby pracy i jakby od czego możemy wystartować, to jest też bardzo ważne, żeby dobrać sobie odpowiedni team, czyli dobrać osoby, z którymi będziemy w stanie dany projekt zrealizować. Jeżeli sobie obieramy
nie wiem, czy faktycznie chcemy jakąś kampanię odzieżową przeprowadzić, no to musimy, czyli tak, zaangażować odpowiedniego fotografa, który będzie w stanie taką sesję zrealizować, wykona takie ujęcia, na przykład o jakie klientowi chodzi. Na przykład czasami jest tak, że klientowi wystarczą ujęcia, które będą bardziej gdzieś tam pozowane i im dziwniej, powiedzmy, upozowana modelka, tym lepiej, a są klienci, którzy na przykład wolą zdjęcia, które są bardziej naturalne, takie jakby gdzieś dopatrzone przez jakiś ułamek sekundy. I to też właśnie kwestia dobrania takiej osoby, takiego fotografa, który będzie w stanie ten klimat jakby uzyskać, bo każdy dziś czuje się swobodnie na innej przestrzeni i może nie do końca będzie w stanie zrealizować zamysł klienta. Ale też tutaj na przykład, jeżeli chodzi o team, tak jak właśnie wspomniałam, czyli model, modelka gra ważną rolę, ale też osoby takie jak, nie wiem, stylista, wizerzysta, fryzjer, też to muszą być te osoby doświadczone, które będą w stanie jakby zrealizować, na przykład, nie wiem, wizerzystka zrobi makijaż na tyle trwały, że powiedzmy, jak wyjdziemy w plener, będzie 30 stopni, pełne słońce, no to dziewczyna po 10 sekundach się po prostu nie rozpłynie, tak, że ten makijaż będzie utrwalony. Tak samo fryzura, jakby stawiać jakby na osoby, które są doświadczone. I tak samo stylista, czyli osoba, która dobiera te wszystkie elementy, które są potrzebne na sesji. No i też bardzo ważnym elementem jest jakby zaangażowanie kierownika planu, który będzie gdzieś trzymał to wszystko w ryzach, bo wiadomo, że jeżeli mam na planie ileś osób, naście czasami, to żeby nam się ta praca nie rozpłynęła, nie rozjechała, to też taka osoba musi jakby takim planem tutaj kierować. I powiedzmy, jeżeli nie wiem, czy fotograf, czy klient wynajmuje studio na jakąś konkretną realizację, mamy plan zdjęciowy, powiedzmy, wyznaczony między 10 a 18, a się okazuje, że te wszyscy się tak fajnie czują, wszyscy fajnie sobie rozmawiają i na samym początku już mamy lekki poślizg, bo ktoś zadzwonił, bo tutaj fryzjerka z modelką się zna i sobie gdzieś tam fajnie rozmawiają, to taka osoba powinna przyjść, powiedzieć: okej, okay, halo, ale tu mamy poślizg i musimy przyspieszyć, na przykład, że jest godzina 14, a my jeszcze nie wystartowaliśmy ze zdjęciami, bo na przykład jest godzina 18, kończymy plan, a przyjdzie następny klient i powie: no przepraszam, ale tutaj studio jest już jakby, musi być zaraz zajęte przez następnego klienta, więc jakby to też jest ważne, żeby taka osoba czuwała nad tym całym tematem sesji. Jak to jest z makijażem i z mężczyznami? Mężczyźni są czasami oporni. Znaczy, jeżeli to jest zawodowy model, to wiadomo, że jakby jest przyzwyczajony jest do tego i tam generalnie wszystko można takiej osobie zrobić w ramach rozsądku, ale żeby gdzieś tam te mankamenty gdzieś tam, powiedzmy, zatuszować make-upem. Jeżeli to są osoby, które, powiedzmy, prywatne albo osoby, które nie mają styczności, jeśli chodzi o mężczyzn z taką dziedziną jak makijaż, to faktycznie tak niechętnie podchodzą do tego, ale jakby to głównie chodzi o to, żeby przyspieszyć też później właśnie tą postprodukcję, żeby zniwelować jakieś takie niepotrzebne elementy typu właśnie korekta, czy postprodukcja, nie wiem, chociażby sińców pod oczami, czy jakieś tam niedoskonałości cery i tak dalej, więc jakby nie bać się, bo to tylko jakby ułatwia później, powiedzmy, grafikowi, czy osoby, które zajmują się postprodukcją zdjęć, ułatwia po prostu życie, tak, że nie trzeba więcej czasu poświęcać i przyspiesza po prostu pracę. Też się spotkałem kiedyś, jeszcze tak pociągnę chwilę ten wątek makijażu, bo kiedyś się spotkałem w swoim doświadczeniu zawodowym też z takim fotografem, który powiedział, że oni robią makijaż w Photoshopie, w postprodukcji całkowicie. Okej, okay, to gratuluję tak naprawdę. No, dla mnie to jest strata czasu tak naprawdę, bo jeżeli możemy już jakby na samym starcie niwelować jakieś elementy, to po co? To po co sobie dokładać pracę tak naprawdę? Oczywiście też słyszałam o fotografach, którzy na przykład wolą mieć niepomalowane modelki na sesji, bo w sumie mogą sobie tam w postprodukcji trochę pokombinować po swojemu, ale nie, no to jest tak nie do końca, szkoda czasu po prostu na tego typu zabiegi. I mieliśmy jeszcze ostatni krok w tym, o czym mówiliśmy, przygotowanie do sesji, selekcja zdjęć. Selekcja zdjęć, tak, to jest bardzo też... Wydaje się proste. Wydaje się proste, jest bardzo czasami czasochłonnym też elementem, bo właśnie najlepiej na początku też mieć świadomość tego, jakich zdjęć potrzebujemy. Czy budujemy stronę internetową, czy robimy billboard, czy robimy katalog, czy co, jakikolwiek inny element, czy chociażby zdjęcia na, nie wiem, powiedzmy, social media, czy cokolwiek, na Instagram. Też żebyśmy mieli świadomość tego, jakich formatów potrzebujemy, bo wiadomo, że na przykład nośnik typu billboard też rządzi się troszkę innymi prawami, ma inne formaty, więc później, jeżeli wybierzemy jedno zdjęcie, które później nie będzie mogło być przeformatowane na przykład do pionu, to jakby to troszkę mamy problem, bo sobie zawężamy troszkę pole tutaj eksploatacji takiego na przykład zdjęcia, więc jakby jeżeli mamy serię zdjęć, no to musimy mieć świadomość, dobra, to jedzie na billboard, to jedzie na okładkę katalogu, to będzie jako zdjęcie produktowe, a i są jakieś tam, powiedzmy, jeszcze tam dochodzą detale i tak dalej, coś sobie jest tą składową.
Czyli na przykład sesji, powiedzmy, nie wiem, wykonujemy ileś tam zdjęć, a docelowo potrzebujemy tylko na przykład 10, tak? Więc jakby skupiamy się, żeby te 10, powiedzmy, elementów jakby optymalnie sfotografować i żeby nie było sytuacji, że czegoś na przykład na później zabraknie, tak? Że nie będziemy mieć materiału, żeby, nie wiem, stworzyć, powiedzmy, nie wiem, chociażby billboard czy cokolwiek. Bo jakby mówię, tutaj jakby zagospodarowanie przestrzeni jest różne w zależności od formatu i od tego, do czego potrzebujemy takie zdjęcie. Powiedz mi, bo ty pracujesz pod swoją marką osobistą z jednej strony, z drugiej strony pracujesz w agencji. Tak. I teraz jak to jest, no bo na pewno macie tak, że ty w trakcie pracy agencyjnej trafiają do was klienci, którzy już zdjęcia mają. Tak. Patrzysz na to, czy starasz się na to nie patrzeć? To znaczy patrzę, może pod takim względem, może czego jakby uniknąć albo co zmienić. Jakby, znaczy zawsze patrzę tak naprawdę, bo też jakby daje mi to pogląd na to, jak, co to jest za klient, może gdzie popełnił błędy i w jaki sposób można je tak naprawdę naprawić. Więc mogę zasugerować coś innego, a mogę też na przykład nie do końca się wstrzelić jakby w klimat klienta, że tak powiem kolokwialnie, ale faktycznie warto jest się zapoznać z jakimś tam wcześniejszym dorobkiem klienta, czy cokolwiek, jakimiś takimi zdjęciami. Też to jest po prostu pomocne. Jest to jakimś tam elementem wyjściowym. Można na przykład powiedzieć, że tutaj akurat mamy zły przykład. Proponuję zrobić to tak, tak i tak, bo na przykład tu produkt wygląda niekorzystnie, a możemy to zupełnie jakby pod innym kątem zrobić zdjęcie i faktycznie w podobnych warunkach, ale zupełnie pod innym kątem i w innym oświetleniu będzie wyglądał zupełnie korzystniej, tak aby na przykład dany produkt sprzedać. Więc warto się zapoznać z dorobkiem danego klienta, z wcześniejszymi zdjęciami, także jak najbardziej. Zdarzyło się kiedyś tak, żeby przyszedł klient i teraz mówię nie stricte jako właśnie klient zainteresowany fotografią, tylko zainteresowany przykładowo stroną internetową, który dał pakiet właśnie całych informacji, treści, zdjęcia swoje, które jakieś miał przygotowane. Wy na to spojrzeliście, mówicie, że to jest dramat, to w ogóle nie macie jak z tego projektu złożyć tak naprawdę, bo jest to słabe. Tak. Zdarzyło się kiedyś coś takiego? Zdarza się. Zapewne. Udało wam się kiedyś przekonać tego klienta, żeby rzeczywiście zmienił swoje podejście? Tak, tak jak najbardziej. I była też taka sytuacja, że właśnie klient był bardzo uparty i chciał bazować tylko na tych elementach, które już miał wcześniej, powiedzmy, które zdjęcia wcześniej, powiedzmy, gdzieś tam albo nabył, albo gdzieś ktoś dla niego wcześniej zrobił. I tak wcześniej rozmawialiśmy, one były po prostu niespójne, więc nawet doszło do takiego momentu, że z tego wielkiego uporu klient jakby stał się bardzo elastyczny i bardzo łatwo go poprowadziliśmy przez cały projekt i był nawet skłonny wprowadzić zmiany, powiedzmy chociażby w projekcie, nie wiem, czy strony internetowej, czy nawet gdzieś tam troszkę w brandingu, w logo, a też później na końcu dał się namówić na indywidualną sesję zdjęciową. Więc jakby no to jest też faktycznie ważne, bo klienci no nie mają takiej świadomości, że upierają się, mają wrażenie, że znają swoją branżę, że najlepiej będą w stanie ją gdzieś tam, powiedzmy, przedstawić albo mieć takie elementy, które pomogą mu przedstawić jakby swoją firmę, a się później okazuje, że na przykład troszkę otworzymy oczy i pokażemy trochę inne spektrum i faktycznie możemy to zrobić lepiej, aniżeli klient sobie tak naprawdę zakładał. Więc staram się pomagać wszem i wobec, jak to tylko możliwe, żeby klient jakby tutaj na rynku mógł się gdzieś wybić, zaprezentować jak sądzę, jak najlepszej strony i jak najbardziej profesjonalnie. Dobra, dzięki. Tak, na koniec bym chciał, żebyś jeszcze jedną rzecz, słuchaj, jesteśmy, Natalia, w facebookowej telewizji, masz okazję raz powiedzieć coś, co musisz powtarzać bardzo często klientom i teraz to trafi do dużego grona odbiorców, co by to było? I taka dobra rada z twojej strony oczywiście, nie chodzi mi o to, że masz dać komuś po rękach i powiedzieć, że robi coś źle, tylko raczej taka dobra rada, która rzeczywiście powiela się wiele razy i wiesz, że to jest coś bardzo istotnego w kontekście zdjęć i w kontekście właśnie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli roli zdjęcia w marketingu. Tak, znaczy ja bym proponowała faktycznie osobom, które decydują się na zabiegi marketingowe, żeby jednak postawiły na swój wizerunek i zainwestowały w jakby oprawę całego wizerunku, bo to jest bardzo istotne i to później tak naprawdę gdzieś ten wizerunek jest cały czas obecny w mediach czy wszem i wobec i warto jest zainwestować w dobre zdjęcia. Ja pod tym się podpisuję, bo też był taki mój cel, żeby przekonać was do tego, że rzeczywiście warto zainwestować w swoje zdjęcia. Oczywiście nie musicie tego robić od razu, jak zaczynacie. Jak zaczynacie, możecie posiłkować się tym, co jest gotowe. Nie kraść, oczywiście. Posiłkować się tym, co jest gotowe z tych banków zdjęć, o których wcześniej wspomnieliśmy. Natomiast jeżeli chcecie się wyróżnić, chcecie pokazać rzeczywiście swoją autentyczność, to jacy jesteście, to nie zrobicie tego w żaden inny sposób, jak bez pomocy fotografa, który na dodatek jeszcze wam podpowie, jak wydobyć to, co najlepsze z tego produktu, jak go czy usługi nawet, jak ją najlepiej zaprezentować, tak żeby trafić siła Augusta i żeby rzeczywiście wzbudzała zainteresowanie, chęć nabycia przez klientów. Dziękuję Ci, Natalia, dzisiaj, że byłaś z nami. Było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że Wam również się podobało. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Ci raz jeszcze. Żegnamy się z Wami i ja się z Wami widzę dopiero za 2 tygodnie, bo w przyszłym tygodniu mamy przerwę Boże Ciało. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Dzięki.